Już tylko dwa dni pozostało do meczu Irlandia-Polska, meczu eliminacji do Euro 2016. W studio już goście Krzysztof Dowhań, trener bramkarzy warszawskiej Legii. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Sandecki, nasz stały ekspert Orange Sport, witam. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja nazywam się Marcin Powideł. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj oczywiście o tym, żeby porozmawiać, jakie dylematy ma jeszcze trener Adam Nawałka, bo ponoć ma tylko jeden, kto stanie w bramce. Stąd dziś wizyta w Polskim Radiu RDC trenera Krzysztofa Dowhania. Ale ja chciałbym zacząć od jeszcze innej rzeczy, bo nie wszyscy słuchacze na pewno wiedzą, że pan, panie trenerze, zaczynał swoją piłkarską karierę w Dumie Warszawskiej Woli, warszawskiej Sarmata. No tak, to wiele lat temu. Urodziłem się na Woli i moim pierwszym klubem był właśnie Sarmata. No przykro, że tego klubu już de facto nie ma, no bo jak przejeżdżam, a przejeżdżam w zasadzie codziennie ulicą Wolską. Wolska 77, to jest ten adres. Patrzę na ruiny, które tam, a właściwie to już nic nie zostało. To przykro bardzo. Warszawski Sarmata się reaktywował. Tak, to zaraz, to ja muszę się wtrącić. Państwo też pewnie nie wiedzą, że Marcin Powideł też trenował kiedyś w Sarmacie. Zdarzyło się, również jako junior. Jest mocny skład Sarmaty Warszawa w studiu dzisiaj. Bardzo, oczywiście, że tak. Natomiast punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy jest niedzielny mecz Irlandia-Polska. Panie trenerze, Adam Nawałka ponoć ma tylko jeden problem. Na którego z bramkarzy postawić? No tak, ale podobno ten problem już jest tylko taki, że ma wybrać między dwoma bramkarzami. Ja ostatnio słyszałem, że Artur Boruc lub Łukasz Fabiański. A pan zna i jednego, i drugiego bardzo dobrze. No znam, ale ja bym chciał, żeby bronili obydwaj, ale tak się nie da. Niestety, bo kibicuję, nie powiem, od lat kibicuję im obydwum. Ale... No nie, na którego by trener Nawałka nie postawił, no to myślę, że nie zrobi złego wyboru. Ma praktycznie tylko dobry wybór, bo zarówno Łukasz, jak i Artur Boruc prezentują ostatnio bardzo dobrą formę i myślę, że który z nich nie stanie do bramki w meczu z Irlandią, to sobie da radę. Panie trenerze, a to dobrze, że już od razu tak naprawdę mówimy, że Wojtek Szczęsny w tej chwili nie ma szans, no bo on nie gra w klubie, a do tej pory w kadrze, a ostatnio to on był podstawowym bramkarzem. To jest taki podstawowy wybór dla trenera bramkarzy, że jak nie grasz w klubie, no to dajemy szansę tutaj Fabiańskiemu albo Borucowi? No myślę, że dla i Łukasza, i Artura jest to sytuacja na pewno lepsza, no bo lepiej między dwoma niż trzema wybierać, czyli tych wyborów jest mniej. A czy na temat Wojtka, no historia zna takie przypadki, że bramkarz nie był u siebie w klubie pierwszym bramkarzem, jak choćby Simon czy ostatnio Casillas, a w kadrze bronili. Ale zostawmy tutaj decyzję trenerowi Nawałce, no bo on tak postanowił. A jeśli na pewno... Myślę, że ten wybór będzie dobry. Ja się zastanawiam, bo Marcin mówił, że pan zna bardzo dobrze i pracował, przecież to wiemy, Boruca Fabiańskiego. Ze Szczęsnym też przez krótki okres, ale też. Zastanawiam się, czy pan ma taki jakiś swój ranking bramkarzy, z których pan wychował? No rankingiem, no wszystkim im kibicuję. Zawsze staram się rozmawiać z nimi, telefonujemy do siebie, jesteśmy jakby na bieżąco w tej sytuacji, a no wiadomo, powiem szczerze, że Artur Boruc z tych wszystkich bramkarzy ma największe doświadczenie, bo jak tam pamiętam, to ma ponad 400 meczów rozegranych w różnych klubach. Łukasz przy nim wygląda troszeczkę słabiej, no bo tam 130 parę. Ale mówię, dla mnie no będzie decydowała forma, jaką zawodnicy prezentują tu na treningach, bo zarówno Jarek Kocztender bramkarzy, czy Adam Nawałka no obserwują ich bacznie i myślę, że na tej podstawie podejmą ostateczną decyzję. Jak pan ocenia szansę w tym meczu niedzielnym z Irlandią? Jak w ogóle pan postrzega kadrę pod wodzą trenera Adama Nawałki? Ja myślę, że dawno nie było tak dobrej kadry, grającej tak dobrze. I oczywiście jestem sercem za Polakami i uważam, że ten wynik będzie dla nas korzystny, bo sytuacja w tabeli, jaka w tej chwili się stworzyła, daje nam oczywiście realne szanse na to, żeby awansować do finałów 2016. A jeszcze chciałem wrócić do bramkarzy. Co ma takiego w sobie Artur Boruc, że tyle razy już myśleliśmy, że to już jest właściwie koniec jego kariery, że już nic z tego nie będzie. On za każdym razem, gdzie by nie trafił, do jakiego klubu by nie trafił, w jakiej sytuacji by się nie znalazł, to za chwilę już jest pierwszym bramkarzem i znowu wraca do kadry. No ale ma dopiero 35 lat. To jak na bramkarza to jeszcze jest dosyć młody, no bo brat Fidel ma 43, a jest rezerwowym w Tottenhamie. Jakbyśmy tak poszukali, Schwarzer 41. Także myślę, że tutaj akurat wiek wiele nie znaczy, a wręcz jak gdyby pomaga, bo to doświadczenie, które się zdobyło przez te lata kariery, myślę, że ono też pomaga Arturowi, bo Artur jest człowiekiem o mocnej psychice.
I myślę, że to jest podstawa, że do jakiego klubu nie trafi, stawia go się w roli w zasadzie drugiego bramkarza, a on po jakimś czasie broni, jest pierwszym i myślę, że to jeszcze kilka lat potrwa. A wyobraża pan sobie taki moment, że Artur Boruc na zakończenie swojej kariery przychodzi tutaj całkiem niedaleko na Łazienkowską 3? No, przyznam się, że wczoraj rozmawiałem i z Arturem, i z Fabianem. Obaj tak no, samo myślą? I nie wiem, no. Myślę, że nie tylko ja. Życzylibyśmy sobie, żeby kiedyś Artur zakończył karierę w Legii. Chociaż nie wiem, jak awansuje z Bournemouth, to pewnie przedłuży kontrakt. Ale co się wydarzy? Na razie do czerwca ma kontrakt. No to w takim razie czekamy na Boruca, albo może kiedyś też na Fabiańskiego w Legii. Panie trenerze, trzech piłkarzy obecnej Legii w tej chwili w kadrze. Michał Żyro nie zdążył się wyleczyć. Chyba ta kontuzja odniesiona w meczu z Lechem okazała się poważniejsza, bo jego na pewno nie zobaczymy w tym meczu. No niestety nie. No szkoda, bo dla klubu to wiele znaczy, jak do kadry są powoływani zawodnicy, no bo to świadczy o dobrej pracy w klubie i szkoda Michała, który ostatnio był w dobrej dyspozycji. No niestety nie udało się tej kontuzji wyleczyć i nie zagra z Irlandią. Natomiast z tego co wiem, no Tomek Jodłowiec ma duże szanse, żeby wyjść. Nawet bardzo chyba duże. Także będziemy mieli swojego przedstawiciela. No i jest Michał Kucharczyk jeszcze, który rzeczywiście ostatnio formą błyszczy w lidze, więc jest szansa, że być może zagra. No być może i Michał dostanie szansę, tak, bo ostatnio nawet bramka w tym przegranym meczu z Lechem bardzo ładna, także widać w treningu i w grach, że Michał jest w dobrej dyspozycji. Jak gdyby kontynuując jeszcze wątek kadrowiczów w Legii, Andrzej Duda to jest ten piłkarz, który otrzymał powołanie na mecz reprezentacji Słowacji z Luksemburgiem. Bardzo liczny na ten występ. Jak pan postrzega tego zawodnika? No, ogromny talent. Czy to jest jeden z najlepszych transferów ostatnio Legii? Myślę, że tak. Ostatnich lat na pewno, bo bardzo utalentowany. Zresztą super się rozwinął przy Radę, uważam, bo przy nim Radko rzeczywiście ten jego talent jakby wybuchł i w tej chwili no, jest podstawowym zawodnikiem. No i prezentuje się świetnie. Myślę, że przyszłość przed nim, bo to naprawdę fajny, mądry, rozumny chłopak, który potrafi grać w piłkę, rozumie, co się od niego wymaga, a przy tym jest błyskotliwy, a myślę, że w piłce to jest bardzo istotne. Ja też sobie myślę, oglądając Andrzeja Dudę na boisku, to jest rzeczywiście nawet dla kibiców, którzy może nie do końca jak gdyby znają niuanse piłki nożnej, ale bardzo przyjemnie się go ogląda, bo on z wielką łatwością operuje piłką. Jemu piłka, mówiąc kolokwialnie, nie przeszkadza w grze zupełnie. No tak, jego niekonwencjonalne zagrania no też budzą podziw, bo to świadczy o klasie zawodnika. Jeżeli ta jego gra nie jest wymuszona, sprawia mu przyjemność, bo to widać, że on to robi z wielką lekkością. Piłka mu nie przeszkadza, mówiąc krótko. Chciałbym jeszcze wrócić do reprezentacji, bo to jest to wydarzenie najważniejsze, które nas czeka w niedzielę. Przypominam, Polska zagra mecz eliminacji do Euro 2016 z Irlandią w Dublinie. Mecz o godzinie 20:45. Chciałbym porozmawiać chwilę o rywalach jeszcze pozostałych grupowych oprócz Irlandii. Czy w przypadku reprezentacji Niemiec to był tylko wypadek przy pracy, strata tych punktów w eliminacjach, czy jednak nie? Bo ostatnio w towarzyskim meczu zremisowali z Australią. No tak, ale myślę, że to Niemcy mieli wkalkulowane po mistrzostwach, po sukcesie w RPA-cie w Brazylii, przepraszam. No musieli trochę odetchnąć. Nie da się grać latami na tak wysokim poziomie. A ostatni mecz z Australią miałem okazję go oglądać. No, wyszli w rezerwowym, mocno rezerwowym składzie i stąd myślę też ten wynik 2-2. Zresztą po mundialu w Brazylii, przepraszam jeszcze, że ci wchodzę w słowo, wiele tych drużyn, które doszło dość wysoko do tego turnieju, miało takie kryzysy później w meczach eliminacyjnych. To nie tylko Niemcy. No tak, a to może o Polaków zapytamy, bo z drugiej strony Niemcy mieli kryzys, okej, ich tłumaczymy, my za to odnieśliśmy historyczny sukces i teraz wszyscy właściwie mówią, no teraz w tych mistrzostwach Europy to już nie ma szans, no nie może być tak, że nie zagramy, no musimy awansować. Musimy, no mamy ciężkie mecze, ale no jak ogrywamy Niemców, no to stawiamy się w roli faworytów, sami się postawiliśmy, musimy umieć udźwignąć tę rolę. Niektórzy nawet twierdzili, że lepiej byłoby zremisować z Niemcami, a wygrać ze Szkocją, no bo te dwa punkty w bezpośrednich pojedynkach między Szkocją a Polską mogą mieć duże znaczenie. Ja myślę, że każdy punkt w tych eliminacjach ma znaczenie i do każdego meczu nasi zawodnicy podejdą odpowiednio skoncentrowani. No i myślę, że zagramy w tych mistrzostwach.
Mecz meczowi w reprezentacji jest nierówny i taka kalkulacja absolutnie nie powinna mieć miejsca. Ja też sobie myślę, że ten kalendarz wbrew pozorom układa się bardzo dobrze dla reprezentacji Polski, bo teraz gramy mecz z Irlandią, a kolejny mecz w czerwcu gramy na własnym stadionie już z Gruzją. No i tutaj punkty zdobyte w tych dwóch meczach, musiałby się naprawdę kataklizm wydarzyć jakiś, żebyśmy do tych finałów Euro 2016 nie awansowali. No na pewno kalendarz ma duże znaczenie. Ja myślę, że większe znaczenie ma dobra forma naszych zawodników. Chwalimy Milika, Lewandowski w dobrej dyspozycji, pozostali zawodnicy również. Także no ja patrzę z optymizmem na te spotkania. Jak trener Adam Nawałka ma jedyny problem, na kogo postawić, i to nie jest problem mniejszego zła, tylko po prostu, który jest lepszy, bramkarz, to znaczy, że chyba powinniśmy mu zazdrościć sytuacji. Myślę, że tak, ale od wielu lat chyba na pozycji bramkarza nie mieliśmy problemu takiego, że musimy na kogoś postawić, tylko mamy wybór, że postawimy na dobrego, lepszego albo jeszcze lepszego. No dobrze, panie trenerze, a tak troszkę odbiegając od tematu kadry, a pytając o to, na kogo postawić, to kto jest w tej chwili bramkarzem podstawowym Legii Warszawa? Duszan Kuciak czy Arkadiusz Malarz? Wydawało się przez wiele lat, że Duszan Kuciak ma ugruntowaną pozycję, ale jest tak w karierze zawodnika, że przychodzi jakiś słabszy okres, no i nawet nie to, że Duszan jakieś tam mecze zawalał, ale szuka się innych rozwiązań. W tej chwili postawiliśmy na Arka Malarza. Zobaczymy, co los pokaże. Arek sam się wyeliminował na najbliższy przynajmniej jeden mecz ligowy, także na pewno Duszan dostanie teraz szansę. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. No rzeczywiście, bramkarz kiedy popełniał błąd, to wszystkie oczy są skupione na niego i ten błąd jest bardzo widoczny, bo za nim już nie ma nikogo, jest tylko bramka. No ale ktoś, kto się decyduje, że będzie grał na tej pozycji, też musi mieć to wkalkulowane, że przyjdzie jakiś taki słabszy moment. Zresztą wracając tak do bramkarzy, był taki moment w Legii też, kiedy Łukasz Fabiański był Janą Mucha i też z trenerem Dowczykiem po pewnym kilku meczach, w których traciliśmy bramki, nie mieliśmy pretensji do Łukasza, jednak zdecydowaliśmy się na to, że wejdzie do bramki Jano, bronił super, a później wrócił z powrotem do bramki Łukasz. Także mówię, no w wielu klubach to się praktykuje, no chyba, że ma się Neuera w bramce, wtedy możemy. No tak. No ale to w takim razie trzeba patrzeć na karierę Artura Buruca, bo tam takich przypadków, kiedy też w kadrze, bo zdarzały mu się fatalne błędy, a teraz znowu jest być może podstawowym bramkarzem. No mówię, to jest taka pozycja, no błędy popełniają najlepsi. I Casillas, oczywiście. Ostatnio czytałem, że prezes mała pretensje do Casillasa o przegrane derby z Barceloną. Neuer się też nie popisał, Courtois miał wpadkę, także no. Pamiętajmy, że to nie są roboty. Tak. A panie trenerze, z pana punktu widzenia jako trenera, ma to znaczenie, albo co jest lepsze? Taki bramkarz jak Łukasz Fabiański, o którym mówimy, że czasami jest, że nawet za grzeczny, taki spokojny, czy taki właśnie rozrabiaka jak Artur Boruc, albo no, wojownik, albo jak Wojtek Szczęsny, który zawsze jest go wszędzie pełno. Tak, ale Łukasz Fabiański w życiu prywatnym jest osobą spokojną, ale na boisku widać, że jest pełen energii i zaangażowany w grę, także nie możemy powiedzieć, że on jakimś tam jest fajtłapą na boisku w porównaniu z Arturem, który reaguje impulsywnie. No to różnie, no są różne charaktery i jak broni dobrze, to dla mnie to jest obojętne, czy on będzie miał charakter wybuchowy, czy będzie spokojny. Ma bronić dobrze. Casillas się nigdy nie denerwuje. Ja zawsze stawiam Casillasa za przykład swoim bramkarzom, że no rzadko się widzi Casillasa, żeby zdenerwował się na obrońców, że popełnili błąd, a on później musi ratować drużynę. Bo to jest. A jaki jest pana sekret na to, że jest pan człowiekiem, który wychował tylu bramkarzy reprezentacji Polski? Każdy jest inny, jak powiedziałem, i trzeba mieć do każdego indywidualne podejście. No bo jak będzie się do każdego przykładało tę samą miarę, no to będzie ciężko z niego wydobyć te najlepsze cechy. Myślę, że na tym polega sekret, że z każdym trzeba popracować inaczej. A w studiu RDC kolejny gość Wojtek Borys, rugbysta warszawskiej Legii. To oznacza, że będziemy rozmawiać teraz o piłce trochę innych kształtów, ale zanim jeszcze o rugby, Wojtek, będziesz oglądał mecz niedzielny Irlandia-Polska? Dzień dobry, pewnie będę oglądał. No i jaki wynik stawiasz? No, liczę na to, że Polacy wygrają minimum 2-0. Czy ty też należysz do tych entuzjastów kadry trenera Adama Nawałki? Tak średnio, szczerze mówiąc, ale sceptycznie. Ale dobrze, że grają, dobrze, że wygrywają i
póki co jesteśmy liderem. Więc no tak, bo to konkurencyjna dyscyplina pewnie, która pożera, mówiąc brzydko, wiele innych aspektów. No w Polsce, bo na świecie to są takie zakątki, gdzie w rugby się gra o wiele więcej i o wiele więcej kibiców niż piłka nożna. Polska na razie trochę z tyłu w tej dziedzinie. Dążymy do tego, żeby było lepiej. I to jest dyplomatyczna bardzo odpowiedź. Wojtek, twoja wizyta w studiu RDC związana jest z tym, że lada moment zaczyna się runda wiosenna, a wy po tej jesiennej jesteście na którym miejscu? W tej chwili zajmujemy trzecie miejsce, mamy rozegrane 5 meczy, liderem jest Skra Warszawa, która rozegrała 6 meczy. Jutro zagramy z Budowlanymi Lublin, którzy są na drugim miejscu. Z nimi był bardzo wyrównany mecz w rundzie jesiennej. Tam przegraliśmy zaledwie jednym podwyższeniem 42-40. Po pierwszej połowie tam był remis 21-21. Wydawałoby się, że tutaj Legia może sprawdzić niespodziankę, no bo to Budowlanie Lublin to Spadkowicz z Ekstraligi. No niestety nie udało się. Jutro postaramy się to nadrobić. No tak. Właśnie my rozmawiamy o Legii, bo to jest tak, pierwsza liga, czyli walczycie o wejście do Ekstraligi, ale z Budowlanymi ty wspominasz mecz z rundy jesiennej, ale też graliście sparing w okresie zimowym i wygraliście. Wygraliśmy ten sparing, tutaj graliśmy bez podwyższeń, ponieważ to było na boisku piłkarskim zadaszonym pod balonem tutaj przy Łazienkowskiej 3. Tam wygraliśmy 25-20, to był bardzo wyrównany, bardzo dobry mecz. No liczymy na to, że ten wynik powtórzymy jutro. A jak wyglądało wasze przygotowania do tej rundy wiosennej? Bo tam bodaj 4 albo 5 miesięcy było przerwy, prawda? Dokładnie 5 miesięcy przerwy było od ostatniego meczu ligowego. Przygotowywaliśmy się na boiskach drukarza i na bocznym boisku Legii. Poza tym trenowaliśmy również na macie w nowo powstałym klubie Legia Fight Club. Tam mamy do dyspozycji matę zapaśniczą i sprzęt do treningu funkcjonalnego typu crossfit. Oprócz tego startowaliśmy w turniejach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Polski Siódemek i rozegraliśmy w sumie 4 mecze sparingowe. Jakie wyniki, jakie rezultaty? No tutaj my z drużyną sporo niżej notowaną z drugiej ligi, z Zieloną Górą, wygraliśmy łatwo. Tam był wynik na poziomie 70-0. Następny mecz zagraliśmy właśnie z Budowlanymi Lublin, gdzie wygraliśmy 25-20. Następne 2 mecze to już byli rywale ekstraligowi, z nimi staraliśmy się podjąć równorzędną walkę, jednak to też się zakończyły mecze sporymi porażkami zarówno i z Pogonią Siedlce, jak i Orkanem Sochaczew. No to jak to jest z tą waszą pierwszą ligą i planami na, nie wiem, na ten sezon, na najbliższe lata? Bo jesteście na trzecim miejscu, ale wydaje się, że ten przeskok do Ekstraligi to, no to nie tylko dobre wyniki sportowe, zresztą musielibyście wygrać ze Skrą albo z Budowlanymi, tak? Bo z pierwszego, znaczy tam w playoffach, tak? Później jedna drużyna awansuje. Jakie są plany w Legii, jakie cele? Sportowo zdecydowanie mamy ambicje na awans. Jednak jeśli chodzi o samą organizację w klubie, w sekcji, potrzebujemy stworzyć sekcje młodzieżowe. Tutaj w tym aspekcie działamy bardzo dynamicznie. Ostatnio, w zeszłą sobotę, zorganizowaliśmy taki dzień otwarty dla dzieciaków, na który przyszło między 50 a 70 osób. Więc tutaj odzew jest coraz lepszy. No oprócz oczywiście drużyn młodzieżowych wymagany jest też dużo wyższy budżet niż którym dysponujemy obecnie w pierwszej lidze. Liczymy na sponsorów. Miejmy nadzieję, że tacy się znajdą w przerwie po sezonie. No i wszystko zależy od tego, jakie wyniki osiągniemy, tak? Tutaj jesteśmy na trzecim miejscu. 4 drużyny będą grały w playoffach. Więc na pewno podejmiemy mocną rywalizację. Czy wy wszystkie te mecze, grając u siebie w Warszawie, gracie przy Obrońców Tobruku, przy ulicy Obrońców Tobruku 11? Póki co mamy zapewnione terminy na mecz właśnie z Budowlanymi Lublin i z Skrą Warszawa. To chyba jedyne mecze, które zagramy w roli gospodarza. No to nieźle się zapowiada, bo wicelider i lider. A więc jak ktoś chce zobaczyć dobre rugby, to warto na Obrońców Tobruku przyjść w sobotę o 19 gracie. Jutro, tak, jutro godzina 19, Obrońców Tobruku 11. To są ośrodki należące do dzielnicy Bemowo. Na pewno warto przyjść i będzie dużo emocji.
Wiem, że całkiem niedawno zakończyła się bardzo prestiżowa impreza, jeśli chodzi o rugby, Puchar Sześciu Narodów. Wiem, że wspólnie z kolegami oglądałeś przy Łazienkowskiej 3 te spotkania. Irlandia, z tego co się orientuję, obroniła ten tytuł. Czy dokładnie. To Irlandia, Irlandia to mój faworyt. Rozumiem, to już więc wszystko. No to będziesz miał dylemat. Cieszyłem się, że wygrali, chociaż szczerze mówiąc nie kibicuję żadnej drużynie. Dla mnie liczy się widowisko i jedyna drużyna, z którą tak naprawdę sympatyzuję, to Legia Warszawa. Tak to jest. Zapraszamy w takim razie jutro na mecz rugbystów Legii Warszawa. W niedzielę dla tych, którzy przed meczem piłkarzy Irlandia-Polska chcą też miło spędzić czas, to na Wiertniczej grają koszykarze Legii. Ostatni mecz sezonu zasadniczego z Rosą Radom, ale już wiadomo, że z Niczem Pruszków będą grali w playoffach. Tu też będzie bardzo ciekawa rywalizacja. Też będzie bardzo ciekawa rywalizacja, także też kibiców Legii zapraszamy. Wojtek Borys, rugbysta warszawskiej Legii, Krzysztof Sandecki, dziennikarz Orange Sport. Marcin Powideł, kłaniamy się wszyscy państwu nisko. Audycję realizowała Żaneta Tamala. Miłego dnia. Dziękuję.